trzy zgony w ośrodku terapii uzależnień w gminie Kamień Krajeński. Czy placówka działa prawidłowo? Leki wydaje ktoś, kto nie ma przygotowania medycznego żadnego, bo to był chyba pracownik ochrony. Niestety, to jest choroba śmiertelna. W tym uzależnieniu takie sytuacje się zdarzają. Zamiast rekultywacji na teren zwieziono odpady. Mieszkańcy Ostrówca są zaniepokojeni. Przyjeżdżały bardzo ciężkie gabaryty i to oplandekowane. Zostaliśmy poproszeni o zrobienie wizji. W tej chwili odbywa się tam kontrola. Ostatnie dni, by dopisać się do rejestru wyborców. W niedzielę głosowanie. Świadomy Polak, to nie trzeba go namawiać. Wybieram się na drugą turę. Minęła 18.30, Monika Buzolska, dobry wieczór i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. A zaczynamy od sytuacji w ośrodku terapii uzależnień w gminie Kamień Krajeński. Jego działanie wzbudziło niepokój rodzin pacjentów. W ciągu roku zmarły tam trzy osoby. W sprawie zgonów śledztwo prowadziła prokuratura, która nie dopatrzyła się nieprawidłowości. Czy leczenie przebiega zgodnie z wytycznymi, sprawdzał także Urząd Wojewódzki. Po kontroli ośrodek został wykreślony z rejestru podmiotów leczniczych. Właściciel ośrodka tłumaczy, że placówka prowadzi terapię, a nie leczenie, więc wpisu do rejestru nie potrzebuje. Dodaje, że pacjenci są pod dobrą opieką zespołu. W otoczeniu przyrody na granicy województwa działa ośrodek uzależnień. Na swojej stronie internetowej informuje, że promuje zdrowy styl życia, uczy o uzależnieniach, oferuje oprócz terapii także pomoc w formie detoksu. Placówkę opisał dziennikarz Gazety Pomorskiej, do którego pierwsze niepokojące sygnały dotarły w marcu 2023 roku. Wskazywano na podstawową kwestię, a więc brak na terenie ośrodka, brak stałej obecności lekarza. Mówiono o pielęgniarce, aczkolwiek z tych pierwszych sygnałów wynikało, że pielęgniarka tylko tam przebywa czasowo, jest wzywana akcydentalnie w sytuacji, w której jest potrzebna na miejscu. Sygnały w sprawie nieprawidłowości wpłynęły także do Urzędu Wojewódzkiego. Działalność ośrodka oceniono negatywnie. Urzędnicy wydali decyzję o wykreśleniu go z listy podmiotów leczniczych. Główne zarzuty to brak dokumentacji medycznej pacjentów oraz brak działu farmacji. To istotne w przypadku leczenia uzależnień. Nie można było sprawdzić, kto i jakie leki otrzymywał. Nie można przechowywać leków w szafce. Tak? To nie może być tak, że te leki wydaje ktoś, kto nie ma przygotowania medycznego żadnego. Bo to był chyba pracownik ochrony, który tą szafkę otwierał i wydawał leki. To jest niezgodne ze wszystkimi przepisami, które to regulują. Założyciel ośrodka tłumaczy, że w placówce prowadzona jest terapia, a nie leczenie. Do jej prowadzenia ośrodek nie potrzebuje wpisu do rejestru, tłumaczy Tomasz Wachowiak. Dodaje, że detoksykację wykonuje firma zewnętrzna, która ponosi za procedurę odpowiedzialność. Założyciel ośrodka podkreśla, że pacjenci są bezpieczni i chętnie wracają, by kontynuować terapię. W trakcie kontroli nie porozmawiano z żadnym terapeutą, nie porozmawiano z żadnym pacjentem. Tę stronę terapeutyczną zostawiono zupełnie z boku, skupiono się tylko na stronie administracyjno-formalnej. Dokumentacja medyczna czy psychoterapeutyczna jest bardzo takim trudnym wątkiem, można sobie w internecie przeczytać. Nie ma wymogów co do prowadzenia dokumentacji psychoterapeutycznej. Korespondowaliśmy z rzecznikiem praw pacjenta, który to także potwierdzał. Dokumentacja medyczna tak, tylko jeszcze raz podkreślam, my jesteśmy ośrodkiem psychoterapii, a nie leczniczym, nie szpitalem. W ciągu roku w ośrodku zmarły trzy osoby, w tym dwie młode, które popełniły samobójstwo. Rodziny uważają, że ich bliscy nie otrzymali pomocy na czas. Tuż przed śmiercią nie miały odpowiedniej opieki lekarza czy terapeuty. Prokuratura, która prowadziła śledztwa w sprawie zgonów, nie dopatrzyła się udziału osób trzecich, w związku z czym sprawy umarzano. Krewni osób zmarłych, o których historię opisywałem, przede wszystkim zaznaczali, że ich bliscy poszli tam z nadzieją na wyjście ze swoich problemów, szukali tam pomocy, szukali terapii i szli tam przede wszystkim z myślą i z przekonaniem, że idą do ośrodka, który spełnia wszelkie wymogi i mogą tam liczyć na konkretną, całościową pomoc. To są bardzo trudne i ciężkie sytuacje i nie przechodzimy do tego faktu obojętnie, przy czym no niestety to jest choroba śmiertelna. W tym uzależnieniu takie sytuacje się zdarzają. Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego podkreśla, że nie ma narzędzi, które pozwalają sprawdzić placówki przed wpisem do rejestru podmiotów leczniczych. Wpis na listę następuje na podstawie oświadczenia, że dana placówka spełnia wszystkie wymagania. Założyciel ośrodka odwołał się od decyzji urzędników o skreśleniu z listy podmiotów medycznych. Sprawa trafiła do Ministerstwa Zdrowia.
I pozostajemy przy temacie uzależnień. Placówek, do których można się zgłosić po pomoc, jest w regionie wiele, zarówno tych państwowych, jak i prywatnych. Eksperci zachęcają, aby korzystać z profesjonalnego wsparcia i podpowiadają, czym się kierować przy wyborze miejsca terapii. Swoim doświadczeniem podzielił się również podopieczny jednego z ośrodków leczenia uzależnień. Moje uzależnienie tak naprawdę trwało parę lat. Nie chcę pokazywać twarzy ani ujawniać imienia, ale zgodził się opowiedzieć o swoim problemie z alkoholem po to, aby zachęcić innych do szukania profesjonalnej pomocy. Wszystko szło w złym kierunku. Gdzieś oczywiście człowiek próbował nad tym panować, gdzieś tam się ograniczać, ale to wszystko powracało. W marcu zakończył 8-tygodniową dzienną terapię odwykową, ale nadal korzysta z pomocy specjalistów. Alkohol jest używką, po którą najczęściej sięgają zarówno dorośli, jak i nieletni. W Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ponad połowa pacjentów zmaga się właśnie z tym nałogiem. Powodów sięgania po różnego rodzaju używki może być wiele. To są bardzo często tak bardzo ciężkie gdzieś tam traumy i doświadczenia z dzieciństwa, które powodują, że później człowiek wzrastając nie potrafi sobie poradzić z życiem. Wiele jest także form terapii, od spotkań indywidualnych poprzez grupowe oddziały dzienne leczenia uzależnień oraz opiekę całodobową w ośrodkach. Podstawą jest jednak przede wszystkim chęć zmiany osoby zmagającej się z nałogiem. Nasza praca polega na tym, że próbujemy zrozumieć człowieka, który do nas przychodzi, dopytujemy go różne obszary życia i już staramy się wspólnie nazwać tym to, co ogólnie nazywamy objawami uzależnienia. Dzielimy się własnymi doświadczeniami z własnego życia. Są to czasami bardzo przykre, bolesne, bądź też mroczne doświadczenia, o których mogą nie wiedzieć nawet nasi bliscy. Nie ma rankingu ośrodków zajmujących się pomocą osobom walczącym z nałogami, jednak eksperci zachęcają, aby decydując się na skorzystanie z tego rodzaju instytucji, zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Powinniśmy zwrócić uwagę, jaki jest personel i jak dużo osób jest na oddziale. Jeżeli to jest jakiś ośrodek, w którym tylko i wyłącznie stacjonuje jedna osoba na dyżurze, no to może być bardzo duży problem. Każda osoba szukająca pomocy może się zgłosić do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Tam także znajduje się lista ośrodków, w których można uzyskać pomoc. Ja przyszedłem tutaj sam z siebie, nikt mi nie kazał tego zrobić. Bez żadnego przymusu po prostu wziąłem swój los, swoje ręce. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę w sprawie nieczynnego składowiska w Ostrówcu w gminie Sadki. Firma Zwaruchowa miała przeprowadzić tam rekultywację. Zdaniem mieszkańców zwożone są tam jednak nielegalne odpady. Agata Chyłka-Wnuk. To nieczynne składowisko gmina Sadki sprzedała w 2021 roku. Wyłoniona w przetargu firma Zbaruchowa miała tu przeprowadzić rekultywację. Decyzję udzielającą zezwolenia na takie działania w obszarze odpadów ciekłych otrzymała od starostwa powiatowego w Nakle nad Notecią w styczniu tego roku. Miesiąc później, zdaniem mieszkańców gminy, pojawiły się pierwsze problemy. Całe noce nie spaliśmy dwie, ponieważ przyjeżdżały bardzo ciężkie gabaryty i to oplandekowane łódki. No i jakby wyglądało to na takie całe konwoje samochodów. To był moment, w którym, jak mówią mieszkańcy, zapaliła się im czerwona lampka. Skoro ktoś kupuje za 1 300 000 zł teren do rekultywacji, no jakby sama ekonomia nam podpowiada to, że no ktoś musi na tym zarobić, tak? Także w momencie, kiedy zaczęły się tutaj przejazdy ciężarówek przez naszą miejscowość, no zaczęliśmy bacznie się temu przyglądać. Mieszkańcy podejrzewali, że na teren składowiska trafiają odpady inne niż te, na które zgodę wydał starosta. Postanowili więc interweniować i o sprawie powiadomili odpowiednie służby. W związku z podejrzeniem nieprawidłowości zostaliśmy poproszeni o zrobienie wizji. W tej chwili odbywa się tam kontrola i do czasu jej zakończenia nie wiemy, jakie będą końcowe ustalenia, więc trzeba poczekać na podpisanie protokołu kontroli. Kontrola w Wiosiu ma potrwać do końca kwietnia. Zanim jednak oficjalne ustalenia, są pierwsze wnioski, które inspektorzy wyciągnęli tuż po kontroli. Widoczne na pierwszy rzut oka. Ciecz nadnadzasadowa z tej mokrej niecki powinna być wywieziona cysternami do oczyszczalni. Była wypompowana poza nieckę. Poza tym były przewiezione odpady inne niż w decyzji. To jest stwierdzenie Wiosiu właśnie. I była naruszona niecka sucha.
Mieszkańcy biją na alarm i przypominają, że tereny wokół składowiska, na których może dochodzić do nieprawidłowości, są dla nich wyjątkowo cenne, także dla środowiska. Są tam rolnicy, są pszczelarze, są to tereny łowieckie, jest to rezerwat, niedaleko 2 km od tego miejsca znajduje się rezerwat przyrody Orła Bielika. Są tam też unikalne drzewostany. Przedstawiciele firmy z Baruchowa odmówili komentarza przed kamerą. Twierdzą, że nielegalnych działań na tym terenie nikt im do tej pory nie udowodnił. Wójt gminy Sadki, który sprzedał nieczynne składowisko, przyznał, że zrobiłby to jeszcze raz, bo gminy o niewielkim budżecie nie stać na ponoszenie milionowych kosztów związanych z rekultywacją. Agata Chyłka, Wnuk, TVP 3 Bydgoszcz. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z wizytą w regionie. Minister cyfryzacji wyraził poparcie dla kandydatury Wojciecha Piniewskiego w drugiej turze wyborów na prezydenta Inowrocławia. Odblokowane pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy to dziś jeden z najważniejszych tematów, który poruszył także wicepremier. Podczas wizyty w Inowrocławiu podkreślał, że współpraca rządu i samorządu jest istotna, a z kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta Wojciechem Piniewskim układa się bardzo dobrze. Przez 16 lat wiceprezydenta, człowieka, który zna każdy kamień, każdą ulicę, każdy dom w tym mieście, który wie, jakie są potrzeby, ale też przez lata swoją pracą pokazywał, że rozumie słowo kompromis, że potrafi współpracować, budować. Wiemy, jak wykorzystać pieniądze unijne. Jesteśmy na to przygotowani. Korzystamy ze środków, które proponuje Ministerstwo Cyfryzacji. Poparcia kandydatowi na prezydenta Inowrocławia udzielił także uczestniczący w konferencji poseł Krzysztof Brejza. Marek Wojtkowski, kandydat na prezydenta Włocławka, podczas konferencji prasowej przypomniał o swoich pomysłach na Zazamcze. W programie znalazła się m.in. przebudowa ulicy Energetyków oraz dworca kolejowego. Będę wnioskował, żeby został przebudowany tak, jak został przebudowany, czy właściwie wybudowany od początku dworzec główny PKP. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to oczywiście stadion Przylesie, który również będziemy chcieli przywrócić mieszkańcom Włocławka. Marek Wojtkowski w pierwszej turze wyborów otrzymał prawie 30% głosów. A w niedzielę w drugiej turze wyborów samorządowych wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów w 748 gminach i miastach w całym kraju. W regionie ponowne głosowanie odbędzie się w Toruniu, Inowrocławiu, Włocławku, ale także w Solcu Kujawskim czy podbydgoskich Białych Błotach. Ci, którzy nie głosowali w pierwszej turze, mają ostatnie godziny, by dopisać się do rejestru wyborców. W Solcu Kujawskim mieszkańcy pamiętają, że w niedzielę zagłosują drugi raz. Odbędzie się tu dogrywka w wyborach na burmistrza miasta. Świadomy Polak to nie trzeba go namawiać. Ja od lat chodzę, moi rodzice chodzili, moje dzieci też chodzą. Także no, trzeba mieć poczucie obowiązku. Jest to rzeczą bardzo istotną dla takich małych miasteczek jak Solec Kujawski. Gospodarz musi być, powiedzmy, przygotowany do swojej pracy, musi wiedzieć jak, co jest najważniejsze dla mieszkańców. Najwyższą frekwencję w pierwszej turze w regionie odnotowano w gminie Nieszawa. Do urn poszło 73% uprawnionych mieszkańców. Na ostatnim miejscu gmina Nowe. Frekwencja wyniosła tylko 35%. Średnia dla całego regionu to 49%, co zaważyło na tym, że nie wszyscy chcieli uczestniczyć w głosowaniu. Uważam, że ja już nie mam prawa nawet głosu. Uważam, że wy młodzi sobie budujcie tą przyszłość, może lepszą od naszej, nie wiem, może wam się uda, a ja, że tak powiem, nie chcę się mieszać do tego. Nie miałem czasu, w pracy byłem. A teraz w drugiej turze zamierza... Będę brał. I dlaczego pan zamierza wziąć udział w tej drugiej turze? No przyda się mój głos. Nie brałem udziału, akurat się rozchorowałem dosyć mocno, zresztą chyba słychać, no wybieram się na drugą turę. Jeżeli osoby, które nie głosowały w pierwszej turze, chcą to zrobić w drugiej i na stałe mieszkają poza miejscem zameldowania, mają ostatnie godziny, by złożyć wniosek o ujęcie ich w stałym obwodzie głosowania danej gminy. Trzeba pamiętać o tym, że Urząd Gminy po przyjęciu takiego wniosku ma 5 dni na sprawdzenie przed wydaniem decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta o ujęciu wyborcy w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, czy wyborca ten spełnia wymóg stałego zamieszkania na terenie danej gminy. Wniosek można złożyć w urzędzie lub poprzez stronę mObywatel. Do takiego wniosku trzeba dołączyć potwierdzenie zamieszkania w danym miejscu. Może to być umowa najmu, oświadczenie właściciela mieszkania, umowa o pracę lub rachunek za prąd, na którym są nasze dane.
Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Prawie 500 000 zł na działanie edukacyjne w Bydgoszczy. Za pracę na scenie i poza nią zostali docenieni. 128 najciekawszych projektów edukacyjnych i kulturalnych otrzymało dofinansowanie w ramach bydgoskich grantów oświatowych. Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta szkoły i placówki oświatowe będą miały szansę zrealizować konkursy, festiwale czy warsztaty o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Od przedszkola do szkół średnich talentów nie brakuje, a sprawdzić młodzi ludzie mogą się m.in. w konkursach muzycznych, recytatorskich czy plastycznych. W tym roku największe dofinansowanie z budżetu miasta trafiło na projekty artystyczne i działalność muzyczną. To aż ponad 190 tysięcy złotych. Grant w wysokości 3000 zł, który zostanie przeznaczony na nagrody w konkursie instrumentalnym Instrumental Arts imienia Andrzeja Szwalbego. Jest to druga edycja konkursu, także niezmiernie się cieszę, że udało się to kontynuować. Oprócz stałych projektów w tegorocznym rozdaniu pojawiło się 40 nowych pomysłów, w tym m.in. warsztaty mediacyjne, projekt Zbuduj elektropojazd z warsztatami czy pokój zagadek z historią w tle. W czasie konferencji dzieci będą brały udział w warsztatach, podczas których będą ćwiczyły sposoby rozwiązywania konfliktów i mediacje jako takie rówieśnicze. Z uwagi na to, że mamy w szkole samochody elektryczne, nie tylko jakby młodzież, która przyjeżdża do nas, może podczas warsztatów zbudować taki pojazd z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Patrz, ogórki kiszone i cytryna, to co było ostatnim razem. Escape Room będzie dotyczył 80. rocznicy powstania warszawskiego. Zaangażujemy społeczność lokalną, nasze szkoły zaprzyjaźnione i pewnie też szkoły podstawowe. Dofinansowanie w ramach bydgoskich grantów oświatowych otrzymało 128 projektów. Urząd Miasta przeznaczył na nie blisko 500 tysięcy złotych. Każde wsparcie tutaj w tym przypadku w ramach bydgoskich grantów oświatowych jest niezwykle istotne dla szkół w realizacji różnych pomysłów wykraczających poza tą normalną edukację. Także niezwykle istotne wsparcie, za co serdecznie dziękujemy. Są to granty oświatowe przeznaczone dla wszystkich szkół i placówek oświatowych, więc otrzymały je zarówno przedszkola, jak i szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, młodzieżowe, domy kultury czy pałac młodzieży, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Projekty będą realizowane także na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Dagmara Moranowska, TVP3 Bydgoszcz. Aktorzy, reżyserzy, oświetleniowcy i realizatorzy dźwięku. Lista osób czuwających nad powstaniem teatralnych spektakli jest długa. Podczas gali w Teatrze Wila Machorzycy w Toruniu 13 najbardziej zasłużonych fachowców odebrało nagrody marszałka województwa. Udręka życia na deskach Teatru Wila Machorzycy w Toruniu to nowość. Spektakl jest tragikomedią, która opowiada o przemijaniu i niełatwych relacjach międzyludzkich. To, co widzowie mogą dostrzec na scenie, jest efektem finalnym, ale magia zaczyna się już tutaj. Za kulisami prężnie pracują m.in. scenografowie, charakteryzatorzy czy rekwizytorzy. Za kulisami, za tą kurtyną działa cała masa ludzi, którzy jakby też tworzą spektakl. Zajmuje się wykonywaniem różnych rekwizytów, części takich dekoracji, malowaniem dekoracji oraz przeróżnymi innymi rzeczami, które są trudne nawet czasami do przewidzenia i do wytłumaczenia. Skomplikowana bywa także praca inspicjentów, kostiumografów, oświetleniowców czy realizatorów dźwięku. Naszym zadaniem jest poznanie ścieżki dźwiękowej. Nie sądziłem, że tak się stanie, że mi się spodoba praca z aktorami i w ogóle ze sztuką teatralną, ale jakoś się tu odnalazłem i nie żałuję i przyznam, że mówię to wszystkim, ale że te 2 lata, które tu spędziłem, to są najlepsze 2 lata w moim życiu. Zaangażowanie i pasja przekłada się na efekty w pracy. Do 13 zasłużonych dla teatru osób trafiły w tym roku nagrody marszałka województwa. Wśród wyróżnionych znaleźli się aktorzy, członkowie zespołów artystycznych czy zaplecza technicznego. Pracuję w impresariacie artystycznym, czyli zajmuję się organizacją imprez, przygotowaniem, wszystkim tym, co jest związane z reklamą i z promocją. Jest to prasa, która zaskakuje każdego dnia, pomimo pewnej wypracowanej rutyny. Każde wydarzenie jest inne. Opera, Teatr Chorzycy, ale Teatr Lalek, Teatr Muzyczny. Mamy bardzo dużo do zaoferowania naszym widzom i cieszę się, że wiele z tych instytucji
a właściwie większość, prowadzonych jest przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gala wręczenia nagród odbyła się w ramach przedłużonych obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Zabytkowe budynki we Włocławku odzyskają dawny blask. Miasto rozdysponowało środki z gminnego programu rewitalizacji na lata 2018-2028. Dzięki tym inwestycjom Włocławek ma być piękniejszy. Siedmioro właścicieli i użytkowników wieczystych otrzymało dofinansowanie na remonty w ramach rewitalizacji miasta Włocławek. Łącznie na ten cel przeznaczono prawie 1,5 miliona złotych. Dofinansowania do remontów w strefie rewitalizacji jest to konsekwencja podjętej przez Radę Miasta poprzedniej kadencji uchwały dotyczącej specjalnej strefy rewitalizacji. Dzięki ustawie o rewitalizacji samorządy mogą dofinansowywać właścicieli prywatnych i użytkowników wieczystych do 50% wartości inwestycji. Po raz pierwszy środki na rewitalizację otrzymały nieruchomości znajdujące się przy ulicy Wiślanej, Placu Kopernika, Piekarskiej i Brzeskiej. Z kolei kontynuowane dzięki dofinansowaniu będą prace przy ulicy Piekarskiej, 3 Maja i Cyganka. Bartosz Strelmasik, TVP 3 Bydgoszcz. A teraz czas na informacje sportowe. Ze mną w studiu jest już Artur Onacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy sprawdzian formy w sezonie olimpijskim już za wioślarzami. Najlepsi seniorzy i juniorzy rywalizowali na torze Malta w Poznaniu w regatach otwarcia sezonu. Regaty pierwsze tu w Poznaniu budzą duże emocje, bo zawodnicy, którzy na co dzień pływają w wieloosobowych osadach, tutaj muszą prezentować się w przypadku wioseł krótkich na jedynkach i w przypadku wioseł długich na dwójkach pojedynczych. Później następnego dnia wsiadają w większe osady, ale tutaj sprawdzamy ten ich indywidualny poziom. Miejsca na podium zajmowali wioślarze z klubów regionu, którzy przygotowują się do kwalifikacji olimpijskich w węgierskim Szeged. A więcej na ten temat w sporcie o 21:45. Artur Onacki, dziękuję. Bardzo dziękujemy. A teraz zobaczmy, co czeka nas w najbliższych dniach w pogodzie. Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Patrząc na aktualne prognozy, wygląda na to, że w tym tygodniu wiosna pokaże nam swoje nieco gorsze oblicze. Pogodowe stary przejmie niszę w towarzystwie frontu, a to oznacza sporo chmur, przelotne opady deszczu, a także silny, nieprzyjemny wiatr. Jutro w godzinach popołudniowych w okolicach Torunia oraz Inowrocławia może również zagrzmieć. Do kraju popłynie teraz zdecydowanie chłodniejsze powietrze z nad Skandynawii i termometry w regionie wskażą dość skromne wartości na poziomie od 7 do maksymalnie 11 stopni. Na powrót ciepłej wiosny musimy zaczekać aż do końca miesiąca. A więcej informacji jak zawsze tuż po głównym wydaniu zbliżeń. Zatem już teraz zapraszam i do zobaczenia. Teraz to już wszystkie informacje. Kolejne wydanie zbliżeń o godzinie 21:30. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia.